Złoto jest niewiedza. Złoto jest brak refleksji. Złoto jest na przykład nieumiejętność przewidywania konsekwencji. Złoto jest takie jedno ze słów, na którym trochę wysiada język. Bóg jest takim słowem, nie? miłość jest takim słowem. bo to Są niesamowicie szerokie definicje, tak? I złoto też jest takim słowem. Częściej w naturze wydaje mi się, że złoto jest. Głupota, raptowność, porywczość, agresja, brutalność. Samo zło nie jest dla mnie jakby interesujące, bo jest go za, za dużo. Jest zdecydowanie za dużo w, wśród ludzi z takiej zapalczywości, łapczywości, fanatyzmu, bardzo szeroko pojmowanego fanatyzmu. Bardzo szeroko pojętej chciwości. I bardzo szeroko pojętej nieumiejętności przewidzenia konsekwencji własnych czynów. Jeśli ktoś pali na przykład w piecu gumiakami, żeby ogrzać swój dom, no to on jako jedna osoba, to może sobie myśleć, czy ja spalę tego gumiaka, czy nie, to w sumie jakby nie ma żadnego znaczenia, tak? Ale jeśli już 20 tysięcy osób w tej samej miejscowości napali gumiakami w piecu, to wtedy masz, po prostu nie da się w tej miejscowości żyć. Dobro jest trudne. Dobro jest trudne w życiu, bo czasami dobro, czyli. Cierpliwość, łagodność, empatia, pomoc um, odpowiedzialność wymaga powstrzymania emocji, tak? zaciśnięcia zębów, pohamowania siebie samego, co już samo w sobie jest trudne, czyli pracy, tak? czyli dobro wymaga pracy. Dobro też jest trudne w opowiadaniu, bo trudniej je opowiedzieć, tak aby nie wydało się komuś łzawe ani cukierkowe, ani sztuczne, tylko żeby wydało się żywe. I ludzkie, i prawdziwe.